Witajcie w perkusyjnym wieloświecie. Dzisiaj do świata sztabkowych instrumentów perkusyjnych udamy się wraz z zespołem Dalbergia Duo, który tworzą dr Julianna Siedler-Smuga oraz dr Anna Rutkowska. Dziewczyny opowiedzą nam o instrumentach sztabkowych, o ich historii, o ich rodzajach, o ich budowie. Dzisiejsze spotkanie poświęcone jest instrumentom sztabkowym. Taki instrument, który na pewno każde dziecko zna z przedszkola, to są popularnie nazywane cymbałki. Profesjonalnie mówimy o nich dzwonki chromatyczne. U dzieci każda sztabeczka na pewno ma inny kolor, żeby łatwo było wam grać ulubione melodie. Dzwonki są instrumentem sztabkowym z metalowymi sztabkami o długim wybrzmieniu. Wykorzystywane są w muzyce klasycznej, na przykład w orkiestrze symfonicznej, przy operach, w muzyce filmowej. Dzwonki chromatyczne są dość trudnym instrumentem dla zwłaszcza dorosłych osób, ponieważ mają małe sztabki, zdecydowanie mniejsze niż pozostałe instrumenty sztabkowe, na których gramy później i przyzwyczajamy się do szerokości danej sztabki. Dźwięk wydobywa się pałeczkami, które są zrobione z twardego plastiku. Spotykane są również dzwonki, które mają na dole zamocowany pedał tłumiący, żeby można było szybko wytłumić ten długi dźwięk. Popularne partie na dzwonki chromatyczne w orkiestrze to m.in. partia z czarodziejskiego fletu Mozarta, partia z Ucznia Czarnoksiężnika Duka. W muzyce filmowej bardziej popularnej możemy spotkać je w takich filmach jak Harry Potter. W kinematografii polskiej możemy spotkać ich brzmienie w motywie z lalki oraz z Ziemi Obiecanej. Instrumentem z grupy perkusyjnych instrumentów melodycznych jest widoczny tutaj ksylofon. Swoją budową przypomina on dzwonki, natomiast jego klawiatura wykonana jest z twardego drewna, pochodzenia egzotycznego, może to być palisander honduraski, a także może być to tworzywo sztuczne, kelon. Ksylofon nie zawsze wyglądał w ten sposób, jaki tutaj widzicie. Pierwszym jego prototypem był ksylofon czterorzędowy, na którym grano się w tym kierunku. Rzędy płytek ustawione były obok siebie i w przeciwieństwie do ruchu, który wykonujemy tutaj od lewej do prawej strony bądź przeciwnie, grano się na nim do przodu i do tyłu. Klawiatura tego instrumentu swoją budową przypomina także klawiaturę fortepianu, więc mamy rząd sztabek idących tutaj bliżej mnie i rząd sztabek idących od ciała. W klawiaturze fortepianu zwykle jest to rząd białych klawiszy i czarnych klawiszy. W przypadku tego instrumentu i pokrewnych mu instrumentów sztabkowych klawisze i sztabki są tej samej barwy. Instrument ten, poza jego klawiaturą, posiada także rezonatory, czyli widoczne poniżej tutaj rury, mające na celu wzmocnienie głośności dźwięku. Konstrukcja, na której zawieszona jest klawiatura, jest zbudowana także z machoniowej, solidnej ramy, do której przyczepione są kółka, dzięki czemu możemy łatwo przemieszczać się instrumentem, gdy nadarzy się taka konieczność. Na tym instrumencie gramy także pałeczkami. Zwykle są to pałeczki o twardej główce. Zwykle także są to dwie pałeczki. Instrument ten ma dość wyraziste brzmienie, szerszą skalę niż dzwonki, czyli ma więcej płytek. Ksylofon często wykorzystywany jest w muzyce filmowej jako instrument ilustrujący odgłosy natury. W muzyce orkiestrowej instrument ten bardzo dobrze prezentuje się w tańcu z szablami Arama Haczaturiana. Poza jego zastosowaniem w muzyce orkiestrowej, instrument ten bardzo popularny jest także w muzyce jazzowej początku XX wieku i na nim właśnie wykonywano taki gatunek muzyczny, jakim jest ragtime. Dźwięk tego instrumentu często można wysłyszeć w bajkach dla dzieci.
pomiędzy dzwonką jest widoczny tutaj instrument, jest to wibrafon, a swoją nazwę zawdzięcza specjalnej konstrukcji, która znajduje się poniżej klawiatury wykonanej z metalu. Pod sztabkami oczywiście widać rezonatory, czyli rury wzmacniające dźwięk, natomiast w samych rurach znajdują się wachlarzyki, wiatraczki, które wprawiają słup powietrza w obrót i dzięki temu wibrafon zyskuje wibrację dźwięku. Wibrafon posiada system pedalizacji dla wydłużania i skracania dźwięku. Pedał obsługuje się stopą. Pedał może być różnego kształtu. W tym wypadku jest to kształt podłużny. Zdarzają się również pedały, które można swoją stopą przestawiać po okręgu. Pedał połączony jest z tłumikiem, w związku z czym możemy mieć długi dźwięk, szybko go wytłumić i to wszystko dzięki listewce, która jest tutaj umieszczona, która jest pokryta filcem. W momencie, kiedy podnosimy pedał, on dotyka do sztabek zrobionych z metalu i w tym samym tłumi je. Na wibrafonie gramy dwiema pałkami, tak jak na ksylofonie i dzwonkach, ale również przydają nam się cztery pałki. Jest to zdecydowanie częściej stosowane ze względu na to, że możemy grać na wibrafonie akordy. Są różne techniki trzymania czterech pałek, stosowane zarówno w grze na wibrafonie, jak i na marimbie, która stoi za nami. Wspomniany przez Annę Gary Barton opracował własną technikę gry czteropałkowej, w której pałki chwyta się w ten sposób, żeby pałki wewnętrzne były bardziej niezależne do grania solo improwizowanego przez jazzmena, a zewnętrzne umożliwiały w bardzo szybki sposób zmianę do akordu. Poza zastosowaniem pedału tłumiącego również tłumimy dźwięk pałeczkami. Zwykle stosuje się tę technikę przy szybkiej grze, więc uderzając z naciśniętym pedałem i zwolnionym tłumikiem sztabkę, możemy ją również wyciszyć pałeczką. Taka technika jest stosowana bardzo często w muzyce jazzowej, w której wibrafon zyskał bardzo dużą popularność. Już w 1920 roku skonstruowano pierwszy instrument w tej formie i od tego momentu właśnie w muzyce jazzowej wykorzystywany był wibrafon jako instrument wiodący. Do wirtuozów tego instrumentu należą m.in. Lionel Hampton, Red Norvo, Gary Barton czy Mike Manieri. Natomiast w Polsce naszym pionierem jest Jerzy Milian, który miał sposobność grania w kwintecie Krzysztofa Komedy. Poza muzyką jazzową, wibrafon można spotkać również w muzyce orkiestrowej. Sztandarowym przykładem takiej kompozycji jest West Side Story Bernsteina. Wibrafon istnieje również w formie elektronicznego instrumentu jako kontroler MIDI, na którym gra się również pałkami, a sztabki wykonane są z tworzywa sztucznego, z gąbki. Elektroniczny wibrafon może pełnić także funkcję klawiatury sterującej, która bardzo pomocna jest w tworzeniu swojej muzyki, a także wykonywaniu aranżacji. Instrument ten jako kontroler MIDI generuje z siebie dźwięki elektroniczne, czyli można na nim zagrać przeróżnego rodzaju brzmienia, od brzmień syntetycznego fortepianu po brzmienie nawet i helikoptera. Najbardziej znanym wirtuozem grającym na tym instrumencie jest Bernard Maselli. Wykonuje on swoją muzykę autorską,
która zakrawa o styl jazzowy i elementy fusion. A teraz przełączymy barwę. Największym instrumentem sztabkowym jest marimba. W wersji pięciooktawowej jest to instrument koncertowy. Oktawa to 8 dźwięków, więc instrument można podzielić na 5 różnych rejestrów, gdzie mamy dźwięki nisko brzmiące, średnio brzmiące i wysoko brzmiące. Marimba pochodzi od balafonu, afrykańskiego instrumentu diatonicznego. Zbudowany był z drewnianych sztabek oraz jako rezonatory były umieszczone tykwy owoców. Na balafonie grano także dwiema pałeczkami, z tym, że pałeczki te były innej budowy, były grube i bez główek, w przeciwieństwie do tego, co trzymamy właśnie w rękach. Kolejną ścieżką naszych instrumentów sztabkowych były orkiestry gamelanowe, z których wywodziło się wiele instrumentów sztabkowych i do tej pory takie orkiestry gamelanowe istnieją. Gra się na nich klęcząc, ponieważ te instrumenty wszystkie są bardzo niziutkie, również o diatonicznej skali. Europejską ścieżką pochodzenia marimby jest ksylofon, wspominany przez nas wcześniej. Układ klawiatury ksylofonu i marimby jest niemalże identyczny, z tym, że ksylofon, tak jak było wspomniane, ma nieco mniejszą skalę. Spotkać również można w instrumentarium sztabkowym instrument o nazwie ksylorimba. Jest to instrument bardzo podobny do marimby. Jego sztabki zbudowane są z innego rodzaju drewna. Na górze brzmi bardzo jak ksylofon, a w dole przypomina dźwięki marimby. Balafon jako instrument afrykański w czasach niewolnictwa przewędrował do Ameryki Łacińskiej. Afrykańczycy byli tak spragnieni swojego instrumentu, że zaczęli je budować właśnie w Ameryce Środkowej. Od tego instrumentu wywodzi się marimba meksykańska. Marimba jest bardzo popularnym instrumentem w Meksyku, bardzo podobnie jak u nas skrzypce czy fortepian. Całe rodziny meksykańskie grają na tym instrumencie, po 4 osoby przy jednym instrumencie. Marimba meksykańska zbudowana jest ze sztabek z palisandru honduraskiego, a rezonatory są drewniane. Warto wspomnieć, że rezonatory mają również wbudowane w siebie niewielkie płyteczki, które sprawiają, że brzmienie marimby jest nieco bardziej brzęczące niż brzmienie instrumentu współczesnego. Z Ameryki Południowej marimba przewędrowała do Ameryki Północnej, gdzie stała się instrumentem bardzo popularnym w orkiestrach muzyki rozrywkowej. Ciekawostką jest, że dzięki produkcji Clara Omara Massera na skalę masową marimby doczekały się 100-osobowej orkiestry, gdzie wykorzystywano personalizowane instrumenty dla każdego wykonawcy. W Stanach Zjednoczonych pionierami na rynku instrumentów sztabkowych stali się Clara Omara Masser i Deegan. Fabryka Deegana miała przerwę w produkcji instrumentu jedynie przez krótki czas II wojny światowej. Z Indonezji marimba w formie instrumentu wchodzącego w skład orkiestry gamelanowej przewędrowała do krajów azjatyckich, między innymi do Japonii. Co więcej, drugą ścieżką, którą przewędrowała do Japonii, była ścieżka misjonarska ze Stanów Zjednoczonych, gdzie wraz z grupą misjonarzy instrumenty przepłynęły cały ocean, by móc promować muzykę marimbową właśnie na wyspach. Grupą misjonarską była grupa Lorenza Lacour, który wraz z zespołem kameralnym promował muzykę rozrywkową na terenie Japonii. Szczególną postacią w świecie marimby jest Keiko Abe. Jest ona wirtuozem tego instrumentu, ale także współkreatorką obecnej formy marimby. Keiko Abe jako mała dziewczynka
słysząc dźwięki marimby właśnie tej grupy misjonarskiej, tak strasznie zakochała się w jej dźwięku, że uznała, że musi poświęcić całe swoje życie dla rozwoju tego instrumentu, jak również po to, aby tylko i wyłącznie grać na marimbie. Dzięki Keiko Abe nasz instrument w tym momencie posiada 5 oktaw. Keiko Abe zawdzięczamy nie tylko budowę instrumentu, ale również bardzo rozbudowany repertuar przeznaczony na marimbę. Prowadzi ona także szeroko zakreśloną działalność pedagogiczną i jest profesorką w Tokijskim Uniwersytecie. Technika gry na tym instrumencie przewiduje granie 2, 4, także 6 pałkami naraz. Keiko Abe była jedną z pierwszych osób, która zamawiała u współczesnych kompozytorów utwory pisane z przeznaczeniem na ten instrument, na marimbę. Jej działalność została dostrzeżona przez wielu kompozytorów na całym świecie i także w repertuarze naszej polskiej kompozytorki Marty Ptaszyńskiej znajduje się koncert na marimbę i orkiestrę dedykowany właśnie Keiko Abe. Marta Ptaszyńska jest autorką wielu kompozycji przeznaczonych na instrumenty perkusyjne ze względu na to, że sama jest perkusistką. W latach 90. XX wieku marimba zyskała na popularności również w Polsce. Wirtuozkami tego instrumentu stały się Katarzyna Myćka i Marta Klimasara. Obie artystki do tej pory intensywnie koncertują, propagując wiedzę o marimbie i swoją działalnością torują drogę kolejnym pokoleniom. Zainteresowanie instrumentem, jakim jest marimba, wzrastało przez lata w każdym z krajów, w których ścieżka marimby się rozpoczęła. W ten sposób jest to instrument znany niemal na całym świecie. Marimba przebyła bardzo długą drogę od posiadania statusu instrumentu orkiestrowego do instrumentu solowego. Obecnie wykorzystywana jest często w muzyce kameralnej i kształtują się również formacje, które się zajmują się głównie graniem na tych instrumentach. Dźwięk marimby w stosunku do przedstawionych przez nas wcześniej instrumentów, takich jak na przykład ksylofon, jest zdecydowanie dłuższy. Gra się na niej pałkami owiniętymi włóczką. Pałki marimbowe mają wewnątrz również główkę, która może być wykonana z drewna bądź plastiku, także gumy. Tenże rdzeń główki decyduje także o twardości samej pałki. Twardość pałki wpływa nam na sposób wydobycia brzmienia, gdyż twardą pałką instrument zabrzmi dobrze w górnym rejestrze, natomiast nie będzie on delikatny i ciepły w niskim rejestrze. Na marimbie można grać również smyczkiem, najchętniej kontrabasowym. W przeciwieństwie do twardych pałek, jeśli uderzymy w instrument miękką pałką, uzyskamy w górnym rejestrze bardzo słabo brzmiący dźwięk. Jest on wręcz prawie niesłyszalny, natomiast w dolnym rejestrze będzie to dźwięk pełniejszy i bardziej miękki. W miarę rozwoju kompozycji pojawiają się utwory przeznaczone na marimbę, która ma być instrumentem preparowanym. Preparacja instrumentu jest to używanie różnych elementów, które ingerują w brzmienie instrumentu, zmieniając je. Na marimbie można grać 2 pałkami, bądź 4, 6. Technika gry 2 pałkami jest bardzo podobna do techniki gry 2 pałkami na każdym instrumencie perkusyjnym. 4 pałki na marimbie służą nam do wykonywania akordów uderzanych pojedynczo bądź tremolowanych. Tremolo na marimbie pomaga nam w wydłużeniu jej dźwięku. Tremolo możemy grać naprzemienne rękami, zaczynając od lewej ręki bądź od prawej. Tremolo może być wykonywane jedną ręką lub tremolo tak zwane mandolinowe. Thank you.
Dziewczyny, wydałyście nie tak dawno płytę, która w całości należy do gatunku muzyki perkusyjnej. Powiedzcie nam, jak się pracowało nad płytą, jaki materiał ta płyta zawiera. Na płycie postanowiłyśmy nagrać utwory polskie. Część z nich jest nam dedykowana. Specjalnie kompozytorzy napisali dla nas utwory, które się znalazły na tej płycie. Jest jeden sztandarowy utwór muzyki perkusyjnej z Cintilla Marty Ptaszyńskiej, który uznałyśmy za bardzo istotny, żeby się na tej płycie znalazł. Cała płyta nosi nazwę Korzenie, jako nasze korzenie muzyczne, dzięki którym gramy taką muzykę, jaką gramy. Jak rozumiem, jesteście zagorzałymi popularyzatorkami muzyki perkusyjnej. Jak uważacie, jaka jest kondycja muzyki perkusyjnej w Polsce i na świecie? Obecnie myślę, że muzyka perkusyjna ma dużo, dużo szersze spektrum niż to było w poprzednich dekadach. I tak samo bardzo dynamicznie można zauważyć rozwój i popularność marimby w świecie perkusyjnym. Do czego też staramy się przyczynić, tak by móc tę muzykę i ten instrument promować w zakątkach świata nam dostępnych. Czyli muzyka cieszy się coraz większą popularnością. Gdzie można nabyć waszą płytę? Przez naszą stronę internetową. Jest również dostępna online na serwisach Spotify, YouTube Music czy Tidal. Jak długo zajmujecie się muzyką perkusyjną? Jak długo gracie? Jak wyglądała edukacja? Jak ta droga wygląda? To jest bardzo ciekawe pytanie, bo droga każdej z nas zaczęła się zupełnie inaczej. I wcale to nie były początki perkusyjne. Ja miałam okazję odbywać lekcje na fortepianie. Ja byłam początkującym skrzypkiem. No i tak z biegiem czasu udało nam się jakoś tak nasz los poprowadzić, że mogłyśmy świadomie podjąć decyzję taką, żeby się zajmować muzyką perkusyjną. A skąd akurat fascynacja marimbą? Konkretnie marimbą. U mnie ta fascynacja pojawiła się mniej więcej w szkole drugiego stopnia. Bardzo podobał mi się dźwięk tego instrumentu. Zakochałam się w nim po prostu i na swojej drodze znalazłam osobę Anny, która również podziela moją miłość do tego instrumentu, więc tak jest. Możemy współpracować. Bardzo wam dziękuję. Bardzo wam dziękuję za poprowadzenie dzisiejszego filmu i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie o instrumentach perkusyjnych, symfonicznych. Niniejszy odcinek o sztabkowych instrumentach perkusyjnych nie byłby możliwy do zrealizowania, gdyby nie uprzejmość firmy Mido, polskiego producenta tych instrumentów. Jest z nami gość specjalny, pani Dorota Schulz. Doroto, bardzo dziękuję za pomoc w nagraniu. Powiedz mi proszę coś o firmie, o korzeniach i o tym, jak długo już jesteście na rynku. Bardzo dziękuję za zaproszenie, Arturze. Firma Mido powstała w 2005 roku. Zaczęliśmy, ponieważ rzeczywiście na rynku pojawiła się potrzeba polskiego producenta instrumentów sztabkowych. Ja dołączyłam do firmy w 2011 roku i od tego czasu, ponieważ wdrożyliśmy mnóstwo działań marketingowych, rozpoczął się dynamiczny rozwój firmy. Doroto, a powiedz mi, jakie dokładnie instrumenty oferujecie? Produkujemy, oczywiście największy wolumin naszej produkcji to są ksylofony, które sprzedajemy zarówno uczniom, jak i szkołom muzycznym. Jesteśmy jedynym producentem marimb w Polsce, więc produkujemy marimby zarówno szkoleniowe, czyli takie bez rezonatorów, jak również i profesjonalne, koncertowe, taka jak tu właśnie stoi za nami. Oraz wibrafony i dzwonki, czyli instrumenty z metalowymi klawiaturami ze stopu aluminium. Czy planujecie jakieś nowe instrumenty wdrożyć? Mam tu na myśli dzwony rurowe, tak? Dokładnie, Arturze. W tym roku rozpoczęliśmy produkcję dzwonów rurowych na specjalne zamówienie holenderskiej orkiestry XVIII wieku. Zamówili u nas dzwony rurowe strojone w
stroju A równa się 430 Hz. To dość nietypowo, tak? Tak, ale taka właśnie była potrzeba, do konkretnego utworu. A powiedz mi, i to były dzwony pełnowymiarowe, czy to były tylko poszczególne rury? Nie. To były tylko poszczególne dźwięki, gdyż takie właśnie było zamówienie do tego konkretnego utworu. I planujecie wdrożyć też budowę pełnowymiarowych dzwonów rurowych. Dokładnie tak. Takich. Konstrukcyjne prace już są prawie na ukończeniu. A powiedz mi, Doroto, skąd czerpiecie budulec? Jaki to jest budulec do budowy instrumentów? Z czego są zrobione sztabki? Dokładnie. Klawiatury są robione z najlepszej jakości palisandru honduraskiego, który sprowadzamy z Gwatemali. Gdyż nie wiem, czy wiele osób wie, ale w Hondurasie już praktycznie palisander honduraski nie rośnie. Jest to drewno objęte dyrektywą o ginących gatunkach CITES. Jest to bardzo kosztowne i bardzo trudne do zdobycia drewno. Używamy również innych rodzajów drewna, jak na przykład padług afrykański. Natomiast generalnie klawiatury robimy z drewna egzotycznego o bardzo dużej gęstości. Nie wiem również, czy może nie wszyscy wiedzą, że palisander honduraski jest na tyle ciężkim drewnem i gęstym, że tonie w wodzie. Tego nie wiedziałem. A powiedz mi coś na temat sztabek wibrafonu. Z czego są wykonane? Z jakiego materiału? Zarówno w wibrafonie, jak i w dzwonkach sztabki wykonujemy ze specjalnego stopu aluminium o dużej dźwięczności. Czy wykończenie zawsze jest satynowe, czy można zamówić wersję z powleczeniem galwanicznym? Galwanizujemy wszystkie sztabki. Mogą one być w kolorach z całej palety RAL, czyli każdego koloru, który jest dostępny na rynku. Najczęściej wykonujemy je w kolorze satynowy, srebrny lub złoty. I wasze instrumenty stroicie do konkretnej częstotliwości, czy można sobie, powiedzmy, wprowadzić pewne specjalne jakieś innowacje? Standardowy strój, na który stroi się instrumenty, to A równa się 442 Hz. Jednakże my jesteśmy w stanie wykonać taki strój, jaki klient sobie zażyczy. Doroto, bardzo dziękuję za pomoc, za użyczenie instrumentów i mam nadzieję, że będziemy dalej współpracować. Również dziękuję. Dziękuję Państwu za uwagę.